Za każdym razem jak padnę, czyli jak wlecę w tego pająka, czy tam inne te przeszkody, żremę ogóra, tak? Żerem ogóra ostrego jak rura. Cześć, siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy pomagać, ponieważ jak wiecie, wielkimi krokami zbliża się akcja WOŚP i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku mamy okazję pomóc, chciałbym się przysłużyć tej akcji. A z tego względu, że mam takie właśnie możliwości i wy również macie takie możliwości, fundusze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych. Zapewnienie jakiejś opieki medycznej, tak jak co roku wiadomo o co w tym chodzi, żeby po prostu pomóc. Jeżeli chcecie pomóc, jeżeli lubicie pomagać innym ludziom, no to przed wami właśnie tutaj ukazuje się gra. Na tą stronę może wejść każdy i z tej strony każdy może pomóc i z tego każdy może skorzystać. Dzisiaj postanowiłem zrobić taki miły odcinek. Dzisiaj mamy znowu ogórki. Tak, ostre ogórki, będę grał w tą grę, zaraz sami zobaczycie o co w niej chodzi. Jest naprawdę przyjemna, można sobie pograć podczas nudy albo w szkole, albo w domu. Jeżeli się nudzicie między lekcjami, co nie polecam, ale czemu nie? Jak pani się pyta, co ty robisz w telefonie, ja pomogą, proszę powiem, ja pomogą i tyle. To co wygracie w tej grze, czyli punkty ile zdobędziecie, ile z tego zdobędziecie, oni to zamieniają na pieniążki. I z tych pieniążków, te pieniążki zostają przeznaczone na dobra medyczne. Także ładnie ujmując. Link macie w opisie, w komentarzu, wszędzie. Ja to jeszcze udostępnię na fanpage'u, także wbijcie również na fanpage. Oczywiście naciskamy graj, nie będziemy się tutaj, nie będziemy tutaj przedłużać. Spokojnie. Na drewienko można wejść, zobaczcie. I sobie idziemy. I coraz wyżej się dostaniemy. O, i... No, idziemy do góry, pniemy się do góry, a w ten sposób właśnie pomagamy, grając sobie. Myślę, że wielu z was, tak samo jak i ja, w dzieciństwie grało w tą grę, znaczy grało w tą grę, grało w wiele podobnych gier, które na tym samym się opierają, czyli po prostu wbijać na kolejne platformy, dostawać się na wyższe levele, no, a jeszcze w ten sposób możecie pomóc, tak? Nie wiem za kita jak to przejść. Za każdym razem jak padnę, czyli jak wlecę w tego pająka, czy tam inne te przeszkody, żremę ogóra, tak? Żerem ogóra ostrego jak rura. Podobne gry się grało na gry online, czy tam gry.pl, czy inne takie bzdety. Ja w podstawówce pamiętam, w takie gry się zagrywałem cały czas. No i znowu spadnę. A nie chcę przegrać, bo no nie lubię tych ogórków. Wiecie, akcja właśnie trwa... No to jem, nie? Ostre jak nój! Musimy zbierać te... Pięknie! Co ja zrobiłem właśnie? Ale jestem kozak w tą grę, nie? Coś czuję, że będę w nią kopsił. A few moments later. Kuźwa! Przegrałem i zobaczcie! 0,40... Co? 45 groszy za... To gdzie ja bym musiał przejść, człowieki? Dobra, ale pograjcie i tak, zobaczcie, 45 groszy więcej i już jest. Grej, panie i panowie. Pani i pan... No. Skacz! Dobrze. Jest! Wygrałem! Co? 40 groszy, jak tam niżej doszedłem, zarobiłem 45, ale już jest złotówka prawie. Dobra, drugi etap, zobaczymy o co w tym chodzi. A to ja cinki jestem. Chciałem sobie jajka na głowie rozbijać, żeby zrobić, kurde, taki challenge. Mówię, a ta gra będzie lightowa, przecież ja, to jest kurde łatwiejsze niż Mario. No ciężkie jest i tyle. Zaróbcie, ja tu będę grał jeszcze poza odcinkiem, dosyć długo. I może jeszcze w szkole pogrom i coś, i na WF-ie i wszystko, nie? Bo ja się wkręciłem, ja teraz nie mogę jeść ogórków, bo zobaczcie, jak cisnę, nie? Nie ma bata po prostu, no nie zjadł ogórka, bo nawet nie mam jak, nie mam wolnej ręki. Mimo, że tutaj trzeba tylko na spację naciskać, ale co to, panie, ja nie mam wolnej ręki. Dobra, dawaj teraz ten ślimon znowu. A tu kaktus! To nie zauważyłem go. 61 grosz. Pieniążki lecą. Każdy grosz się liczy, jak to mówią. Każdy grosz, każda złotóweczka się liczy.
zaróbcie na tym i przekażcie te pieniążki na tą fundację. One się automatycznie zamieniają, także spokojnie, wystarczy tylko grać. To nie jest, nie zajmuje wam dużo czasu, chyba że się wciągniecie, uzależnicie od tej gry i w ogóle, ale to tym lepiej. Przede wszystkim udostępnijcie ten film, ponieważ jest to bardzo ważne, aby ten film dotarł do jak największej liczby odbiorców, aby ta organizacja nazbierała tym razem jak najwięcej pieniędzy i żeby tym razem udało się po prostu uzbierać pieniądze na to, na co trzeba, tak jak co roku. Także zapraszam was jeszcze raz, na dzisiaj się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć. I